Gościem specjalnym jest pan profesor François Rosse, którego tradycyjnie poprosimy o przypomnienie, jak nagroda powstała, w jakich okolicznościach i gdzie. Dobry wieczór Państwu. Fundacja Gościelski została założona w 1961 roku przez Monikę Gościelską w Genewie. Jest zatem fundacją prawa szwajcarskiego i jej działalność statutowa i administracyjna odbywa się w tym kraju. Natomiast od 20 lat ta działalność się konkretyzuje w Polsce. I właśnie dzisiaj mamy taki kolejny wieczór celebrowania naszych laureatów, ale może bardziej celebrowania literatury. I właśnie ten panel laureatów dzisiejszy jest bardzo reprezentacyjny, dlatego że mamy laureata z 1962 roku, czyli wśród pierwszych pięciu, bo w 1962 roku było pięciu naraz laureatów, pan Andrzej Busza, czyli można powiedzieć senior laureatów kościelskich. No i tak jak zostało powiedziane, jest również najmłodszy z naszych laureatów tegoroczny. Bardzo dziękuję wszystkim z Państwa, a przede wszystkim laureatom, że zechcieli uczestniczyć w tym wieczorze i życzę wszystkim bardzo udanego wieczoru. Czy możemy...